Cześć, ja jestem Monika Cześć, ja jestem Wojtek. i witamy Was na naszym kanale MoEnWo w podróży. Sprawdzamy nowe tereny. Słuchajcie, jesteśmy tutaj pierwszy raz, więc kompleks leśny jest całkiem spory. Spory, tak. Zobaczymy co i jak. Widzimy dużą różnicę, jeżeli chodzi o wilgoć poprzednim razem, a tym razem. Grzybów jest dużo, różnego rodzajów, więc i myślę, że te jadalne się znajdą. Zostańcie z nami i zobaczymy, co tam uda się do koszyczka włożyć. Idziemy szukać. I są pierwsze grzybki dzisiejszego dnia, ale cudne. I mnie spotkał ten zaszczyt dzisiejszy. Pierwszych grzybków, Monia mówi kręć. No więc, Czyń honory. czyń honory. A ja tu wcale nie chciałam wchodzić do tego lasu. A ja zobaczyłem, że tyle czerwonych kapeluszy. No i jeżeli jest tyle czerwonych kapeluszy, to i są te najwspanialsze. Ale głęboko O ja, siedzi. urwałem mu nogę. Jeden. O, ten robak. O, ten jest sitko zjedzony kompletnie. Zaraz zobaczymy ten większy. No to tego maluszka zostawiamy. No i niestety te, co widzieliśmy przed chwilą, co widzieliście, były zjedzone kompletnie sitko. Ale tutaj mamy takiego maluszka i obok takiego średniaczka. Biorę tego średniaczka, zobaczymy jak on wygląda w środku. Ale widać w tym lesie od razu różnicę w porównaniu do tego lasu obok nas. Tak się prezentuje. A myślałem o różnicy, jeżeli chodzi o wilgotność. Tutaj jest idealnie na grzyby, a w naszym jest za sucho. Śliczny, leci do koszyczka. I mamy kolejnego. Wygląda przepięknie. Oby był zdrowy. No słuchajcie, wygląda super, twardziutki korzonek. Taka piękność. Monia, jak na razie znalezisko dnia. Takie duże grzyby to ja widzę. Gorzej z tymi małymi. Niestety nóżka cała robaczywa. Wojtek, zobaczy jeszcze kapelusz. No Jest spory, więc. kapelusz wygląda ok. Okej. O, super. Jesteśmy kompletnie w nowych rejonach. Ujechaliśmy 40 km od naszego miejsca zamieszkania. Ale wam powiem, że te lasy tutaj normalnie niesamowite. Weszliśmy teraz akurat w taki kawałek obwieszony mchami. I słuchajcie, na wprost mnie, jakieś 10 metrów ode mnie, widzę piękny kapelusz. Idziemy zobaczyć, czy mnie wzrok nie myli, ale wydaje mi się, że stoi niesamowity. Czekał tutaj na swojego kolegę, którym ja się okazałem. Już mam pewność. Zobaczcie. Niesamowite. Patrz to z boku. Tak. Pod grzybki. I tam z proszę. tyłu, nie wiem co to jest. Wspaniałe podgrzybki. Jak zawsze sprawdzamy, czy zdrowy. Piękne, fantastyczne. No i dzisiaj, słuchajcie, to czuć tą wodę w środku, takie jędrne. Rewelacja. Zapowiada się obiecująco. Tak, więc podejmijmy jeszcze tego. Ale siedzą pięknie. Ale będzie fantastyczny aromat w moim sosiku. I proszę, jaka tutaj parka sobie stoi. Normalnie rewelacja. Powiem wam, że ja takich pięknych podgrzybów brunatnych to nie zbierałem już wiele lat. Niesamowite. Normalnie nie mogę się napatrzeć na nie. Fantastyczne. Wojtek coś znalazł i z daleka mówi, że coś pięknego.
Idę za nim. A faktycznie, ale śliczny. Oja. Niesamowite. Trzeba mu zdjęcie zrobić, Monia, bo taki piękny, no to chyba na pamiątkę trzeba sobie zrobić zdjęcie. No i zastanawiamy się z Monią, czy to cudo będzie zdrowe, czy nie. Tu widzę, o nie, już widzę, że nóżka miękka i widzę, że sitko. Ciekawe, ale prawdopodobnie kapelusz też. Zaraz wam powiem, ale znalezisko piękne. Wojtek próbuje coś ratować z tego grzyba. Tyle uratowałeś? Tak. A, jeszcze druga część. Zobaczymy druga strona. No, ale chyba nie. Ta chyba jeszcze, nie. Ta jest jeszcze gorsza. Tak sobie zbieramy z Monią, chodzimy. Ładujemy bateryjki przez taki piękny las. No i raz na jakiś czas zbieramy takie cuda. Zobaczcie. Niesamowite. Niestety dużo robaczywych dzisiaj. Sprawdzamy od razu. Po co zabierać robaki do domu i wyrzucać pół koszyka w domu. Lepiej od razu tą pierwszą selekcję przeprowadzić. Fantastyczne. Hop do koszyczka. To jaki maluszek się wyłania. Ale cudo. Powiem wam, że dzisiaj to trzeba się nachodzić, żeby coś znaleźć. Ale się tak mega przyjemnie chodzi, że widzicie mój uśmiech. Chodzę i mi się sama buzia śmieje. Fajnie. Musimy tylko zdążyć do 16, żeby wrócić i obiad zrobić, zanim dzieci ze szkoły wrócą. No i Monia tak przemierza las i mówi do mnie: zobacz, co tu znaleźliśmy. Wspaniały. Piękny. Ale będzie w susz. Och, super. Zobaczcie. Okej. Podejmijmy go. Piękny. Tak jak prawdziwki są robaczywe, ale podgrzybki piękne. Zdrowił się. Chyba jeden tylko był aż do kapelusza, więc udało mi się wyciąć korzeń i kapelusz. Fantastyczny. Super, lecimy dalej. Kolejna zdobycz Moni. Monia szczęśliwa. Zobaczcie, co mi wskazała. Przepiękny. Fantastyczny. Wygląda na to, że zdrowiutki, bo korzeń bardzo twardy. Zaraz zobaczymy. Ach. Rewelacja. Było długo, długo, długo nic. Aż tu nagle. Proszę bardzo. Ślimaczek go trochę podjadł. No, ale stoi i czeka. No, jeszcze bym chciał kilka zebrać, no bo to nasz koszyczek to dopiero tak, o, ledwo co dno zakryło. Co prawda kilka już mamy, ale no nic. Nie można narzekać, bo to już i tak jest więcej niż ostatnim razem. O, słuchajcie, stópka twarda, jak to by Monia powiedziała. No, śliczne. Zobaczymy, co w środku. No nic, kończymy na dzisiaj już. Mamy troszeczkę, zaraz wam pokażemy koszyczek. Tak, znaleźliśmy ogólnie całkiem sporo grzybów. Zresztą widzieliście sami. Tak.
ale bardzo dużo jest niestety jednak zjedzone przez robaki. No tak. Cóż, trzeba robaczyny się dzielić. Robaczyny zawsze się znajdują, więc to trzeba się z tym liczyć. Nawet jeżeli noga taka twarda i w ogóle, to tak. Sitko. Ale ja jestem na przykład mega zadowolona z dzisiejszego krzywogrania, po ostatnich dwóch czy trzech nawet. Tak. Więc no ten widok koszyczka takiego nawet cieszy. Już będziemy suszyć po troszku w takim razie i zobaczymy, czy w ogóle, nie no, będzie na pewno wysypie. Dzisiaj jeszcze to nawet jest za dużo na jajecznicę, więc musimy ususzyć. Nie, ususzymy. Zwłaszcza, że podgrzybki, ja bardzo lubię podgrzybki w sosie, więc rewelacja. Nic, dziękuję, że dotrwaliście. Dziękujemy, że dotrwaliście do końca. I do zobaczenia następnym razem. Cześć. Cześć. I oto te parę sztuk, no ale już zawsze coś tam w bigusiku będzie.